Cześć, siemanko, z tej strony Macieku i witam was w kolejnym odcinku z serii Polska Wieś. Jak widzicie, w końcu, tak powiem, wróciła ta seria, a mianowicie właśnie jest to kolejny odcineczek z tej serii. Ja nie znajduję się w swoim ciągniku, ponieważ pożyczyłem ciągnik od mojego sąsiada, ale zaraz o tym wszystkim wam opowiem, bo już skręcam, jestem tutaj na kolonii, ponieważ wybrałem się na wrzosy. Na wrzosy do tego samego gospodarza, co jeździłem po belki z chyba sianem kiszonku i sianem, chyba tak. I pojechałem, bo on też miał słomę na sprzedaż i ponownie tym samym zestawem i również właśnie trochę tam trasy było, ale sobie tutaj ogarnąłem wszystko. Ale póki jeszcze tak zaczniemy w pełni odcinek, od razu chciałbym powiedzieć, że dzisiaj, znaczy w sumie zależy, bo mianowicie chcę sobie tutaj zrobić live'a, tylko nie wiem, jak wy dostaniecie go w sobotę, no to bardzo będzie super, bo wtedy tego samego dnia może uda mi się zrobić live'a. Na społeczności już pisałem, że właśnie w sobotę około tam 18 całkiem możliwe, że ten live'ik będzie, dlatego jak dzień wychodzi jeszcze przed tą godziną i w sobotę, no to zapraszam was serdecznie na tego live'a, chciałbym was oczywiście tutaj poinformować o tym, bo może niektórzy nie przeglądają tej karty społeczności, a jeśli chodzi o to, że jak nie będzie odcinek w sobotę, no to chciałbym, jak odbył się ten live, to podziękować za tego live'a. No i o, jest już, zaraz wszystko opowiem, ale patrzę, że jest i MTZ, a powiedział, że klient przyjedzie MTZ-em, gdzie ja tu powiem, dobra, na tył jadę, bo dzisiaj klient przyjechał po pług, ale on powiedział mi, że popłuk przyjechał, ale i tak czy siak musi coś tutaj poogarniać, bo podobno mu się zepsuł traktor. On ma jakiegoś Maseja 255 czy coś tego typu. O! Leciutko, trzeba uważać po prostu tutaj. I że coś szuka, żeby naprawić kogoś, bo mu się z wioski nie, on z sąsiedniej wioski, ten gospodarz jest, jakiś gościu. I po prostu szuka kogoś tutaj do naprawy, bo u siebie tam w wiosce nie ma. I liczy na to, że tutaj kogoś znajdzie i przy okazji tutaj pług kupuje ode mnie, a więc też spoko, ja będę miał tu kaskę, ale tak naprawdę chwilę tak dopiero co się rozgadałem, ale będę musiał zrobić pewnie cięcie zaraz, bo go jeszcze nie ma, nie przyszedł, bo powiedział, że albo się spóźni, albo tutaj będzie musiał wyjść na chwilę, chociaż jak będzie tutaj u mnie na gospie, o kurde. Tak szybko. Ogólnie jak widzicie zestawik, tak jak mówię, kosztowało mnie to, ta słoma tutaj kosztowała mnie 3100, oczywiście polskich złotych, ale to też nie jest wszystko, jeśli chodzi o te finanse, ale dokładnie to dopiero później. No i w sumie, kurde, nie wiem, czy teraz to przedstawiać, czy może zaraz. Ale dobra, to ja, wiecie co, ja zrobię cięcie, bo on powiedział, że powinien około 12 być, ja też trochę się spóźniłem, jeśli chodzi o to, ale mam nadzieję, że zaraz on tu będzie i oczywiście włączę kamerę, jak on tu już będzie, załatwię z nim sprawę, on pojedzie i ogólnie powiem wam, jak to wygląda z finansami oraz ze zmianami, jakie się pojawiły na gospodarstwie, bo już sami widzieliście, że na początku gospodarstwa zaszło dosyć dużo zmian, a więc pewnie zaraz tutaj będziemy się widzieć. No i tak, on już pojechał tutaj, ja już mam pług sprzedany, a więc kolejne pieniążki tutaj na konto przylatują, tak mogę powiedzieć, i będę miał na co je wydawać, ponieważ właśnie chciałbym powiedzieć tutaj kilka ważnych bardzo rzeczy, tak mogę powiedzieć. Bo jak wyjeżdżałem na gospodarstwo, mogliście zauważyć tutaj zmiany, jakie zaszły na moim gospodarstwie, a mianowicie właśnie tutaj, tak jak mówiłem, przebudowa tutaj gospodarstwa, trochę tutaj tak jak była burzona obora po to, żeby leciutko przebudowę gospodarstwa zrobić, no i ogólnie na tą chwilę wszystko tutaj jest przygotowane, takie można powiedzieć przygotowania do budowy tych budynków, bo to będą dwa budynki i wyznaczony teren, gdzie one się będą tutaj tak jakby znajdowały. No i tak naprawdę tak, trochę pusto się zrobiło na tym gospodarstwie, ale jak widzicie tutaj będzie, tutaj sobie tak powyznaczałem, jak to będzie, jeśli chodzi o wielkość tego, tutaj będzie kolejny budyneczek, no i zobaczymy, jak to wypali z tą budową, mam nadzieję, że tutaj tam do lata ogarnie się tą robotę, bo ogólnie od razu mówię, że tutaj nie będę sam tego robił, no bo ciężko by było, a zwłaszcza, że ta robota na gospodarstwie, zwłaszcza coraz więcej, bo ta gospodarka się rozwija, tak mogę powiedzieć.
A więc postanowiłem sobie też taką firmę wynajmę, tylko tu jedynie przygotowane taką, a resztę oni będą jedynie, w sumie jeszcze tak myślałem, ale to jeszcze okaże się, żeby wziąć jeszcze sąsiada od tego, co brałem, John Deere'a, tak, John Deere'a i sobie ogarnąć z nimi tutaj leciutki wykop, bo to nie będzie trzeba aż tak tutaj jakby głęboko kopać albo coś. I może jakoś turem, zetorem i ładowarką jego byśmy sobie jakoś dali radę, no ale zresztą zobaczymy, wiecie, jak to wyjdzie, zobaczymy. Wszystko okaże się w najbliższych odcineczkach, jak to wyjdzie. No i jak widzicie, Ursu dzisiaj przygotowany z kosiarką. Dzisiaj będzie koszenie żyta na zielonkę. No pierwsza akcja taka na tutaj moim gospodarstwie, na tej serii, oraz z tyłu jest przygotowana 60. 60 jest pod sadzarką podpięta, aby sobie sadzić ziemniaki, bo trochę już tam zacząłem, ale sobie dokończymy, trochę teraz pojedziemy, następnie sobie posiem pewnie kukurydzę, a na koniec polecimy sobie na oczywiście koszenie tego żyta. A więc co, no tak naprawdę ja mogę zostawić ten zestaw tutaj. Do sali na konta zaraz tutaj wszystko przejdę. Ja zostawię sobie ten zestaw, bo już nie będę rozładowywał na odcinku. Poza odcinkiem już sobie to rozładuję i ogarnę, odstawię ten zestaw do tego mojego sąsiada. No i tyle. Ogólnie też zgrabianie. Może jak zdążymy, to zrobimy żyta, ale wątpię, bo tyle jest prac na odcinku, że aż myślę, że tu ciężko będzie. Jedynie sprawdzę, jak to z dźwiękami wygląda, bo na pewno 60 będzie dosyć głośna, a więc chciałbym na pewno sprawdzić, czy tu nie jest za głośno. To jest tutaj gdzieś, powinno być. Nie no, nie ma tragedii, chyba zrobiłbym coś takiego i będzie chyba git. Ogólnie też idziemy do 60, ogólnie ta 60 właśnie też powoli mi przynajmniej tym wyglądem trochę się znudziła. O, widzę, że musimy dotankować 60, dobra, zajdziemy jeszcze, czy nie zabrakło nam paliwa, bo o tym zapomniałem przed odcinkiem. No i ogólnie wygląd mi się przynajmniej trochę już nudzi, bo trochę pracy też z tej 60 jest. No i planowałem też sobie trochę zrobić remont, takie odświeżenie, jeśli chodzi o wizualne. Trochę do silnika tam coś tam się zajrzy, jak coś będzie trzeba wymienić, jakieś części, to się wymieni. A tak to bardziej chciałbym coś wizualne tu zrobić, bardziej remont również. I mam już na ten remont nawet pomysł, tylko po prostu trzeba czasu i pieniędzy na to. A na razie wszystkie pieniądze, jakie będę miał, pewnie będą szły na budowę, dlatego okaże się, jak to wszystko wyjdzie. Mam trochę chyba tu paliwa, dlatego sobie zatankujemy. A, no i tyle było z tego paliwa. Dużo nie było, ale dobra. To sobie tutaj nie przejadę chyba, a więc sobie podniosę sadzarkę i do tyłu wycofam. 60 pod sadzarką. Nie pamiętam, czy wcześniej jak była 30, czy jeździła 30, czy 60, ale dzisiaj sobie działamy 60. No i jak widzicie, jeszcze póki jesteśmy ładnie wyznaczone, ogólnie też przy okazji jak jestem, to chciałem powiedzieć, że też ten środek, tak powiem, tego gospodarstwa, o kurde, się zagapiłem, ten środek gospodarstwa, wcześniejszy środek, bo teraz to tak nie wygląda na środek, bo jest to wyburzona ta obora i trochę inaczej to wygląda, ale tam, gdzie są te krzaki na środku i takie nieprzydatne rzeczy, nieprzydatne, no jak na razie, ale wiecie, zawsze coś tam może się przydać w przyszłości. I to pewnie, żeby było miejsce trochę więcej na gospodarstwie, później po rozbudowie będzie, tak powiem, usunięte, ale to podczas budowy sam sobie to poogarniam, a więc to jeszcze się wszystko okaże tutaj. Zacząłem chyba z jedną sadzarkę, tylko zasadziłem, a tutaj zacząłem nawet robić, tylko wtedy nie skończyłem, bo no chyba mi zabrakło, nie pamiętam zresztą, ale bo tam mówił ten gospodarz, że przydałoby się, żeby przyjechać teraz tam na wrzosy, bo jakby nie miał czasu później, a ja chciałem pilnie mieć tu słomę, ponieważ wiecie, jednak tutaj ścielenie i tak dalej, do TMR-u też się ta słoma przydaje, to jednak chciałbym mieć tutaj jej jak najwięcej i pewnie w najbliższym sezonie tutaj, jaki będzie, no te lato, to będzie brana cała słoma do mnie zapewne, bo sam się zastanawiałem, no zależy ile tego wyjdzie, bo jak sami wiecie, ci co wcześniej oglądali te poprzednie odcinki, to mam dzierżawę teraz ponad tam prawie 2 hektary, nie, a ponad 1, a więc no ciekawe jak to wyjdzie, ale zobaczymy, najwyżej ta słoma też na sprzedaż będzie, ale tak, ja chciałbym zacząć, tak powiem, jeśli chodzi o to, co dzisiaj będzie, to ogólnie powiedziałem, jakie akcje, bo chciałem zwłaszcza to powiedzieć, bo też to też taka nowość, jeszcze wcześniej nie było takiej rzeczy na serii. Ogólnie też chciałam powiedzieć, że dzisiaj z kwiecień myślałem na zrobieniem 2 odcinków z kwietnia, ale pomyślałem, że chyba nie będzie to sensu. Chciałabym jeszcze pokorzystać jak najwięcej z tego farminga 22, bo jak sami wiecie, w listopadzie będzie już za niedługo będzie tutaj 25 farming.
Dlatego jeszcze jak najbardziej pokorzystać z tej 22. No zapewne te pierwsze początki, tak powiem, tego farminga, to i będzie się grało w to 22, bo mody nie będą wychodzić jakieś najlepsze wtedy jeszcze, ale no zobaczymy, jak to zresztą wyjdzie, bo to też nie oznacza, że jak wcześniej tak było, to i teraz będzie. Oczywiście na pewno czas pokaże, zobaczymy ogólnie jeszcze miesiąc, tam około, nie pamiętam dokładnej daty wydania tego farminga. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda, bo też planowałem coś tam, wymianę komputera, zmianę bardziej i chciałem zobaczyć też tak, czy ja się wyrobię na oko, ale nie jestem w stanie tego określić, zobaczę, bo chciałem mieć tego nowego kompa, wiecie, żeby fajnie było coś już w nowym farmingu popykać i że ten dzień premiery też sobie coś tam włączyć tego farminga i dla Was nagrać trochę. No ale zobaczymy oczywiście, jak się uda, ale to tak naprawdę mówię na przyszłość troszeczkę, no bo jest to jednak jeszcze miesiąc, ale i tak szybko dosyć on minie, jak zawsze. Więc zobaczymy. Ale ogólnie chciałam powiedzieć, że też robię dosyć duże chodzi tutaj miejsce, dużo miejsca na zawracanie tą kopaczką. Mógłbym trochę mniej zostawić, chociaż na koniec zobaczę, może jeszcze z jeden rządek tu jakoś pojadę w drugą stronę, ale także pokorzystać jak najwięcej z tych ziemniaków, no bo na tym polu jest one większe niż ostatnie moje areały ziemniaków, tak powiem. I fajnie było też coś zarobić z tego i mieć jak najwięcej. A zwłaszcza, że jeszcze kredyt do spłacenia z poprzedniej budowy, a ja zaczynam już kolejną, dlatego no przydałoby się ten kredyt trochę nadrobić. Planowałem też to po prostu, jakie zarobki teraz będę miał, to oprócz budowy tej, to pospłacać kredyt po prostu. Ale też to się zaprzecza, tak powiem, trochę z tym, że chciałam porobić remonty ciągników, a zwłaszcza moich dwóch, no bo ten Ursus 1204, którego mam teraz, co jest po remoncie, no to jednak on na razie nie wymaga remontu, ponieważ jest właśnie świeżo po remoncie, a więc tak naprawdę chciałam wyremontować po prostu 60 izolatora, no ale jak to wyjdzie, czy mi się to uda, to oczywiście się okaże. Dalej, co ja bym mógł powiedzieć? Na pewno chciałam powiedzieć, że na pewno nie będę tak ogarnięty na dzisiejszym odcinku, jak to jestem ogarnięty, byłem ogarnięty na poprzednich odcinkach, ponieważ sami wiecie, to miesiąc nie było odcineczków z polskiej wsi, dlatego też ciężko tutaj spamiętać, o kurde, ten pomak mi się włączył, to ciężko spamiętać to, co było miesiąc temu na tej serii dokładnie, a więc no, mam nadzieję, że i tak wyjdzie mi jak najlepiej. O, sadzi czy nie sadzi, bo z daleka myślałam, że nie sadzi, ale dobra, lecimy, jak tak sadzi, to można lecieć. I tak, dalej co ja bym mógł Wam powiedzieć, to finanse. Pierwsze powiem właśnie tu finanse, bo tak, plus jeśli chodzi o pieniążki, to na pewno za mleko jest dodatkowy pieniążek oraz za pług, za który dostałem 2700 zł, jest to dosyć dużo, no bo jednak za podobną jednak cenę kupowałem ten pług, a ja nic tam nie miałem, żadnych, tak powiem, poważniejszych awarii w tym pługu, dlatego po podobnej cenie go sprzedałem, a jeśli chodzi o stan wizualny, to jest też nawet podobny do tego, jak wyglądał wcześniej, jakby jest podobny. A jeśli chodzi o dalsze, to jeśli chodzi o dodatkowe, tak powiem, te plusy, jeśli chodzi o te dostawanie pieniędzy, a nie wydawanie, to jest jeszcze 1000 zł dostałem, bo na usługi trochę pojeździłem, jeśli chodzi o usługi siania kukurydzy. Ogólnie zator też mogliście nie zauważyć go na podwórku, ale on jest przygotowany już na polu, bo to będzie na 68-69 tam siane. Ta kukurydza i jest już na polu, bo tam niedaleko od domu, to nikt tam nie powinien go zawinąć. Ale mam nadzieję, że właśnie tak się nie stanie. I oczywiście 3100 zł za belki słomy, tak jak to wcześniej mówiłem już. Jeśli chodzi o finanse, to tyle. Też nie jestem w stanie powiedzieć, jak dokładnie jest to wszystko, ponieważ no, to jednak miesiąc temu było, tak jak mówiłem, to ciężko aż pamiętać, bo tak w połowie byłem przygotowywania na kolejny odcinek, czyli na ten tak naprawdę. I tak naprawdę nie pamiętam, jak to wszystko wyglądało. Ale dalej, jeśli chodzi... To właśnie takie, jeśli chodzi o takie największe pieniążki, które dzisiaj dostałem, no to za ten pług, te prawie 13 tysięcy, to jednak jest fajna sumka, zawsze coś tutaj będzie do tej budowy, tak powiem, i fajnie, bo jednak to będzie inwestycja pewnie do, od 100 do 200 tysięcy, no nie wiem jak dokładnie, nie powiem Wam teraz, okaże się na koniec, ale pewnie między 100 a 200 tysięcy to będzie inwestycja, a ja na, zobaczcie, 55 tysięcy na koncie mam, więc
No nieźle przygotowany jestem, no ale zobaczymy, może mi się to uda ogarnąć bez żadnych kredytów, bo na razie to mam kredyt też na oborę. Za oborę oczywiście, więc zobaczymy, czy mi się to w ogóle uda wybudować. No ale kto nie ryzykuje, to nie pije szampana, oczywiście. I sobie zaczniemy tą budowę i ogólnie jak zaczniemy budowę, to też chciałbym porozwijać trochę na gospodarstwie, jeśli chodzi o wizualne rzeczy, to coś tam zrobić, nowy płot, no bo ten drewniany to już tam prawie pół jest tam usunięte, tam rozniszczone, tak zniszczone, no bo tam, żeby wyznaczyć miejsce pod budowę. No i planuję też zrobić jakiś ładniejszy taki płot, żeby z przodu był, no ale zobaczymy jak to wyjdzie na pewno. A może się uda na jesień to jakoś zrobić ten płot, zależy oczywiście, wszystko zależy od tego, czy będzie oczywiście czas na tym gospodarstwie, nie zauważyłem, że już nie ma, i oczywiście pieniądze. Ja sobie na kamerę w środku zmienię, mogłem też powiedzieć w środku bardziej, ale już trudno, i lecimy na gospod, ale nie będę sobie sadził, bo sadzenie było co sezon, jeśli chodzi prawie na tej serii, a i tak na przykład te akcje typu koszenie żyta, to i tak fajnie jakbyśmy porobili trochę tego więcej, no bo tego jednak nie było. Niestety nie udało też mi się zmienić tekstur tego zebranego żyta, to co wam mówiłem, ci co może pamiętają, to mówiłem na temat tego, że tutaj chciałam zmienić te tekstury, jeśli chodzi o tekstury zebranego tego zielonego żyta, żeby to jakoś fajnie wyglądało, no ale nie udało mi się na dzisiejszy odcinek zmienić, ale i tak zobaczymy, jak to w ogóle potoczy się z tym żytem na zielonkę, no bo na razie zobaczymy, bo może kiszonka będzie mi jednak wystarczać. Ja sobie odstawię na razie, albo dobra, już trudno, sobie tu odstawię przy stodole. No i ogólnie na razie stodoła w naszej rozbudowie gospodarstwa zostaje, no. Ja sobie będę miał zamiar w tej stodole... O kurde, co jest, ten pomoc włączyłem. Będę miał zamiar w tej stodole bardziej maszyny trzymać oraz siano bardziej też. No ale zobaczymy, jak to oczywiście wszystko wyjdzie. No i teraz tutaj zaprezentowałem, więc nie ma co też przedłużać. Ja sobie polecę od razu do Zetorka. Pastwisko elegancko, jak i jedne, jak i drugie, wszystko super. Czekam też te, no jednak dwa sezony będzie tutaj te byczki rosły, no ale fajnie już by było dostać kaskę z nich, no wiecie, jak najszybciej dla mnie, jak najlepiej, no bo teraz jest ta budowa, to dla mnie było fajnie, gdybym jednak dostał jak najszybciej te pieniążki. Od razu sobie kogut załączamy, opór musi być, siewnik również, zacząłem ogólnie coś tu robić, ale nie do końca, jednak trochę roboty jeszcze mnie czeka, bo te całe pole i tamte, ogólnie te, na którym jestem teraz, jest w dzierżawie, dlatego nie jest połączone i przez miedzę, no ale trudno, najwyżej po prostu się zrobi, bo to tak naprawdę można uznać, że to będzie jedno pole większe, tylko z miedzą, no bo połączyć nie mogę, no bo to mam w dzierżawie jednak, a tego nie będę tak robił, bo nie wiadomo, czy to jeszcze w ogóle będę wykupywał tą dzierżawę. No ale jednak przydałoby się, no bo to fajny kawałeczek za gospodarstwem. No ale zobaczymy wszystko, jak się potoczy, bo też końcówka farminga, ja nie zdążę na pewno zakończyć tej serii jeszcze przed farminga 25, to będzie musiało się wiązać z tym, że albo po prostu bardzo wcześnie zostanie zakończona ta seria, albo po prostu będzie dosyć kontynuowana w farmingu 25, zanim te mody powychodzą, te polskie typowe, no bo mody to mogą wychodzić różne na początku, mogą, ale polskie takie typowo, wiecie, tak jak na, teraz, na których gram, no to na pewno nie wyjdą od razu po pierwszym tygodniu, przynajmniej tak mi się zdaje, zależy jak tam u moderów będzie, czy to konwertowanie na przykład będzie proste, czy nieproste, ja tam w takie rzeczy nigdy się nie bawiłem, to nie wiem też od czego zależy. No ale mam nadzieję, że pojawi się jak najszybciej, a jeszcze pokorzystamy zapewne sobie z 22 podczas tego okresu od początku Farminga 25 do pierwszych tych najlepszych takich modów, tak mogę powiedzieć, tych takich typowo polskich, na taką typowo polską wieś. No i tak naprawdę z 22 to będzie moja prawie jedyna seria na kanale, no bo spędziłem na kanale tylko... I to rok czasu będzie ponad. O kurde, kierunek załączyłem niechcący. No i fajnie mi się gra na tej serii. Szczerze, ja nie wiem, ja chyba jeszcze bym nie chciał mieć tego Farminga 25, chociaż ostatnio na te trailery nie patrzyłem w ogóle, jak to wygląda, bo nie miałem jakoś czasu zerknąć, ale jednak jeszcze bym się pobawił trochę w 22. Teraz mody fajne dosyć są.
Jeszcze trochę by się pobawił, no ale wychodzi już w listopadzie, to za niedługo, za miesiąc będzie. Dlatego no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jak się potoczy, czy będę dużo nagrywał, czy nie tej 25. Na pewno poradniki na kanale spróbuję coś tam porobić, jeśli chodzi o ten listopad z tego nowego farminga, no bo jednak to jest przydatne dla innych tutaj ludzi na YouTubie, którzy oglądają farminga lub grają w farminga. Jeśli chodzi, tak, kolejne jakieś tematy, które mógłbym poruszyć, to też propos słomy, że kupiłem to słomę, ale też tego obornika nie będzie tyle jak kiedyś, ponieważ w oborze to jeszcze ten obornik, tak powiem, się produkował, no bo tam mogłem sobie wybierać ten obornik, no a z pastwiska nie będę wybierał, tylko, czyli tylko będzie jakby w oborze wybierany obornik, będzie go trochę mniej, no ale aby coś tam trochę było, bo też chciałbym pokorzystać z tego, tak powiem, naturalnego nawozu, a nie wszystko robić, jeśli chodzi tym drogim, sztucznym nawozem, no bo jednak to swoje kosztuje. Jak mam krowy, przydałoby się korzystać jak najwięcej z oczywiście tego, co mam. I ogólnie słoma to taki temat też na tym odcinku dosyć spoko do omówienia, ponieważ chciałam powiedzieć, że tej słomy już nie mam, dlatego musiałam kupić, jakby coś tam jeszcze było, to jeszcze spoko. Myślałam, że mniej tej słomy kupić, ale mówię, jak ma to jeszcze starczyć mi na te emery, to dokupiłem sobie więcej, no jednak te 3000 poszło, no ale trudno, przynajmniej tutaj będzie pościelone krową oraz TMR będzie tutaj wraz z słomą, sianem i kiszonką. I tak dalej, jakie tematy mogę poruszyć, to na pewno tematy nowych maszyn, no bo mówiłem wam, że te nowe maszyny się pojawią na wiosnę. Na wiosnę okazało się, że rozbudowa gospodarstwa, a rozbudowa gospodarstwa wiąże się z tym, że będzie dużo pieniążków tutaj wydane. Dlatego zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będę w stanie dokupywać te nowe maszyny do tego Ursusa mojego. No ale przydałoby się, na pewno fajne maszynki tutaj miałem w planach do kupienia. Nie wiem, jak to wyjdzie ogólnie, no bo chętnie bym jeszcze trochę pokorzystał więcej z tej serii Farmingu 22, no ale że 25 nadchodzi, zapewne, o kurde, mijaka chyba trochę porobiłem, no ale trudno. A jak będę nagrywał 22, to na pewno mniej wyświetleń będzie, jak będzie 25, a więc na pewno to będzie się wiązało z tym. Dlatego ja bym wolał jeszcze, jakby ta 22 była, chętnie bym jeszcze sobie popykał, dokończył tą serię jakąś i wtedy bym mógł być Farming 25. No ale no jak jest już tak, no to ja na przykład tego już nie zmienię. Sami wiecie, o czym tutaj mówię. Dobra, tylko ja muszę sobie podnieść i cofnąć, bo tak to będę miał mijaczka. A jeśli chodzi o mijaka tego, co robiłem przed chwilą, to się na koniec poprawi, ale to ja już poza odcinkiem poprawię. 20 gdzieś minuta odcinka jest. Około, no to jeszcze trochę czasu mam w sumie. Dosyć nieźle i tak szybko mi poszło to sadzenie ziemniaków, tak mogę powiedzieć. A więc spoko, mam czas, trochę sobie posiejemy i pójdziemy na te koszenie. Chciałem też spróbować te zgrabianie zrobić, ale zobaczymy, jak to się uda, no bo jednak tego koszenia tam ogólnie obkosiłem sobie, tylko zjechałem, zostałem, no bo tam ciąg i tym bardziej mój najnowszy na gospodarstwie, nie wiem, bałem się zostawić, zjechałem na gospodarstwo nim i ogólnie tam obkosiłem dookoła, tak powiem, 3 razy pewnie obkosiłem, tak mi się zdaje przynajmniej, ale nie pamiętam. I resztę zostało do koszenia. Myślę, że skosić damy radę na odcinku, ale czy uda mi się to zgrabić, to wątpię. A zwłaszcza, że moja zgrabiarka jeszcze nie jest jakoś największa. No ale zobaczymy. Fajnie, jakby się udało jak najwięcej akcji zrobić i żeby było dużo tych akcji, tak powiem, no bo wiecie, można zrobić, że po 2 minuty każdej akcji i mieć dużo tych akcji, ale jednak fajnie było, jakby tych akcji było dużo i czasu na te akcje również dużo. Jeśli chodzi tak dalej, ogólnie tak jak mówiłem o tej rozbudowie, że ja już wiem, co tutaj będę stawiał, wszystko mam ustalone, jakie budyneczki tu będę stawiał, dlatego tylko aby czas był tutaj i pieniądze, to na pewno, żeby było jak najszybciej. I również propos rozbudowy, to ten temat już poruszyłem wcześniej, no ale jeszcze raz powtórzę, właśnie te drzewko na środku podwórka będzie również wycinane, no bo to będzie jednak przeszkadzać przy rozbudowie. Przy rozbudowie nawet jak będzie tutaj trwała ta budowa, a również przy zawracaniu czy coś na podwórku, to będzie ciężko, jak będzie już ten budynek jeden i drugi na tym gospodarstwie.
zobaczymy, ale też przyszłościowo kosteczka oczywiście na powodu kufania jakby się pojawiła, ale to już myślę, że kolejny sezon za 2 sezony, no bo jednak to jest dosyć fajna rzecz. Na razie chciałbym się skupić, żeby postawić te budynki na płocie, no jednak też przydałoby się coś z domem zrobić, no bo jednak jak będą jakieś fajne budyneczki nowe, no to fajnie jakby też domek do nich pasował. No ale się zastanawiałem, co z tym domem robić, no bo jednak to jest duży koszt postawienia nowego domu, no i to bym musiał z 2 sezony zbierać na ten dom, a więc no średnio, chyba że to by nie był jakiś duży. Planowałem coś tam też budować, na przykład mniejszy od tego, co mam, ale bardziej taki ładniejszy, tak powiem, wizualnie lepszy. No ale zobaczymy, jak to wypali wszystko, bo też fajnie jakby ten dom pasował do reszty, tak powiem, a nie wyróżniał się jako ten najsłabszy budynek na moim gospodarstwie. Chociaż ten chlew na razie i stodoła zostaje, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale a propos też chlewka, którego mam na gospodarstwie, to właśnie też sam się zastanawiam, co z nim zrobię, bo miałem plan na rozbudowę gospodarstwa tutaj wjeżdżając na po lewej stronie, po prawej tam nie miałem za bardzo pomysłu i na razie zostawiam. Tak najwyżej będzie w przyszłości dobudowywane, ale to zobaczymy później. Ogarnie się oczywiście to w przyszłości. Pierwsze chciałem się skupić na tych 2 budyneczkach, które mam do postawienia w najbliższym czasie, ale nie będą one stawiane przeze mnie, tylko przez firmę, którą będę wynajmował. Coś tam będę starał się też pomagać, coś tam poogarniać. Na pewno ten wykop, o kurde, nie tu opuściłem, no, ale wykop właśnie chciałam powiedzieć, że postaram może się zrobić jakoś sam tym turem, mimo że ładowarką, nie wiem, czy będzie lepiej też od sąsiada się weźmie, albo on przyjedzie i mi pomoże. Będę musiał się też jakoś mu oddzięczyć, no bo pożyczałem teraz zestaw, a on może na wykopy jeszcze do mnie przyjedzie gdzieś tu w maju albo w kwietniu jeszcze. To zobaczymy, no jeszcze jakoś będę musiał mu się odwdzięczyć pewnie. Przy żniwach pomogę czy coś, no na pewno będzie tak trzeba zrobić, jak będzie mi pomagał. No ale to oczywiście się później wszystko okaże. Na gospie to mówiłem właśnie, że o tym drzewku, to kurde nie mogę sobie zapamiętać, że o tym już mówiłem cały czas. Ogólnie na poprzednich odcinkach też na pewno przypomniałem sobie, że mówiłem o nowych maszynach do Ursusa i to było o na przykład talerzówce i gruberze. I ja mogę tutaj się powtórzyć, bo pamiętam, że to mówiłem, że moglibyście napisać w komentarzu, jak waszym zdaniem co kupować, no bo nie wiem, czy kupować grube czy talerzówkę. Wiecie, na pewno jakbym chciał zakupić dwa z tych dwóch sprzętów, tak powiem, to na pewno drogo by mnie to kosztowało, a przy tej sytuacji, na której aktualnie się znajduję, tak powiem, to jednak ciężko z tymi pieniędzmi. No a więc nie wiem, jak to wyjdzie, dlatego możecie napisać swoje zdanie tam w komentarzu, co o tym sądzicie, czy gruber bardziej, czy talerzówkę kupywać. Ja się zastanawiałem, no fajnie gruber by wyglądał też, ale talerzówka również, ponieważ gruber, no jeszcze nie było tego na serii. A talerzówka to jednak też fajnie by pasowała do tego Ursusa, jakaś większa. No ale zobaczymy, dobra, o kurde, trochę po sąsiadowym, ale trudno, lecimy sobie, zjadę może na dół i sobie tyle porobimy ściania, bo i tak dużo zrobiłem, jeśli chodzi o sianie. Podoba mi się, że udało mi się w tak krótkim czasie zrobić tyle, a więc naprawdę dosyć spoko. Ja sobie opuszczam i lecimy na dół. Dobra, jest w miarę git tutaj. Sobie ze środka jeszcze ten ostatni przez kurde nie pojeździłem sobie ze środka dużo, no ale już trudno, najwyżej na kolejnych odcinkach może tej perspektywy się pojawi trochę więcej, jeśli chodzi o perspektywę z pierwszej tutaj osoby. No ale na nasion, jeśli chodzi o samą kukurydzę, dużo nie idzie, a więc i tak dosyć tutaj spoko. Sobie dojedziemy do końca, elegancko tam wszystko sieje i sobie zakończymy, jeśli chodzi nie odcineczek, ale zakończymy siewy tutaj i ja sobie chyba nawet nie będę prowadził na gospodarstwo, tylko tutaj sobie zostawię tego zetorka, wyłączymy kogut sobie. O, kółko jeszcze się kręci, dobra, elegancko posiane trochę mamy kukurydzy i tak dosyć, no bo gdzieś tutaj zaczynam, gdzieś tutaj, a i tak dosyć dużo się udało zrobić na odcineczku. Ja sobie lecę do Ursusa, bo jeszcze dzisiaj ta akcja nam została i do zrobienia i będzie tyle. Ogólnie też jak widzicie kiszonki jest trochę i teraz będę robił siano kiszonkę, no i się zastanawiałem nad tym, żeby po prostu sprzedać tą siano kiszonkę, no bo nie ma sensu trzymać, jak to i tak nie będzie używane, bo pierwsze chcę skarmić tą kiszonkę, aby było na wrzesień oczywiście pusty silos, no ale zobaczymy, jak to się uda. O kurde, nie chce mi się, a dobra, nie chciała mi się złożyć kosiarka jakoś.
No kurde, coś na panelu nie działa, przycisk. Dobra, to sobie złożymy. Coś nie działa, coś nie pasi. A, kable, no właśnie, ja się zastanawiam, o co tutaj chodzi. O, elegancko, teraz zadziałało. I sobie lecimy właśnie temat sianokiszonki i się zastanawiałem po prostu, czy to sianokiszonkę sobie sprzedać. Na pewno fajne pieniążki to by były. A teraz tych pieniążków potrzebuję, dlatego się zastanawiałem nad tym, zobaczymy. Na pewno to jest bardzo dobry pomysł, ale zobaczymy, czy zostanie on zrealizowany. Ogólnie też a propos pieniążków, to na pewno w czerwcu, jak będzie odcinek z czerwca, będzie, tak mi się zdaje, to będą na pewno pieniążki za oczywiście soję, a jest jej 15 tysięcy litrów, dlatego dosyć fajnie. Pieniążki na pewno będą z 30 tysięcy, nie wiem, bo tam chyba po 2000 około chodzi ten łubin soja, jak zwał, tak zwał. Oczywiście, nie pamiętam jaka dokładna cena, dlatego około tam 30 na pewno tysięcy lub więcej będzie. No jak widzicie, no tekstury zebranego, że to może nie są jakieś najlepsze, ale i tak nie są jakieś tragiczne. I ja sobie, o widzicie właśnie, z góry trochę tragicznie trochę wygląda, tak mógłbym powiedzieć. Ale dobra, ja sobie załączę kogut i rozkładamy. Ogólnie dosyć dużo zrobiłem, a więc do koszenia dużo nie zostało. Ja sobie będę jeździł jakimś może takim biegiem. Dobra, 14 na godzinę, może sobie da radę Ursus, bo jednak to wysokie żyto dosyć jest. No ale załączamy sobie. O, pociąg elegancko leci sobie. Idealnie. I lecimy sobie, no zobaczymy. Ale na razie Ursus chyba daje rady, sam nie wiem. Się zastanawiam też, jak się dźwiękami będzie ogólnie. Znaczy, nie, ale raczej powinno mnie bardziej słychać, powinno. No ale zobaczymy, okaże się w praniu, tak powiem. Jak już ten odcinek zostanie wypuszczony i te 14 na godzinę, na razie Ursus sobie daje rady. Bo to dosyć wysokie też żyto, no ale na razie daje rady, to lecimy sobie na takim biegu. Też nie chcę jeździć do 10 na godzinę, no bo jednak to mozolnie by szło, a na tym odcinku chciałbym oczywiście wykosić jak najwięcej. Zobaczymy, no bo też te ściernisko po tym jest trochę wyższe i ciekawe, jak to plumy, no bo teraz tego aż tak nie widać też. Tej trawy, no po prostu tej zielonki, tak powiem, to co będzie zbierane. Dobra, czy ja tak wykręcę? Nie, sobie podniosę, nie będę tutaj sobie wykręcał, tak. No i ogólnie sianokiszonka zapewne na kolejny sezon nie będzie siana. Sianokiszonka, siano, tak nie może być. Chodzi o żyto, nie, że nie będzie siane na kiszonkę, ponieważ nie wiem, czy to będzie mi, chyba że będę chciał zrobić na sprzedaż, to tak, ale jeśli chodzi dla mnie, to chyba nie będę siał. Ponieważ ja mam tą kiszonkę, jak areał taki jak miałem wcześniej w poprzednim sezonie, a teraz by nie taki sam starczył mi, no to i w tym sezonie powinno mi starczyć. Tak jak mówię, właśnie jest to taki sam areał, dlatego mam nadzieję, że tutaj mi starczy. No ale wszystko tak naprawdę okaże się później, jak dopiero będzie to robione w kolejnym zapewne sezonie. Ogólnie dosyć fajnie idzie ta prasa, bo kosiarkę też. No spoko, wziąłem do tego Ursusa, bo nie wiem, czy Zetorek by sobie dawał radę w takim wysokim życiu, chociaż nie wiem, jak to by wyglądało też. Ale wziąłem sobie Ursusa, żeby też coś dzisiaj nim porobić, a nie tylko Zetorkiem. I tak naprawdę można powiedzieć, że dzisiaj będzie robione na każdym ciągiem na odcineczku, jakim jakby te ciągi, które posiadam, będzie robione wszystkim. Jedynie John Deere na gospodarstwie jest, ale to nie mój niestety. Mogę powiedzieć, że niestety właśnie, no bo dosyć fajny ciągnik on jest i do transportu, no bo nawet jeździ trochę więcej niż ten mój Ursus. Jest trochę szybszy, dlatego na pewno tutaj fajnie to wygląda do transportu. I jest też tam do 100 koni chyba ma, więc coś takiego jak Zetorek mój na oko, ale nie wiem. Też tak jak teraz mówię John Deere, a ja tutaj Ursus. No ale kolejny ciekawe, czy się uda zrobić to na serii, no bo jednak ta seria ciekawa, jak ile jeszcze potrwa. Na pewno do nowego farminga to potrwa, czy dalej to ciekawe, czy uda mi się kolejny ciągnik kupić, bo chciałem celować coś w marki bardziej już marki bardziej już takie nowocześniejsze bardziej niż Ursusy. No ale zobaczymy, jak to ogólnie wyjdzie na tym moim gospodarstwie, z tym moim budżetem, jakim będę posiadał później, bo na razie na tej budowie się skupić chcę, a później to wszystko się oczywiście okaże.
No i ogólnie ta budowa za niedługo właśnie też będzie ruszać, dlatego też takie przygotowania można powiedzieć. No ale chciałam poruszyć temat remontów moich ciągników, bo teraz też przed chwilą o tych ciągnikach mówiłem. Bo chciałam poruszyć temat taki, że na początku coś tam wspominałam o tej 60, ale nie mówiłem konkretnie, że na pewno będę chciała zrobić remont tutaj ogólnie zetora i 60. Nie wiem, czy wizualny, czy też ogólnie silnika. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ale zetora też chciałbym trochę też, bo on od początku jest u mnie tak na gospodarstwie. Dlatego też przydałoby się jakieś zmiany fajnie wprowadzić. Na pewno by to fajnie wyglądało. Jeszcze te ostatki tego Festa dwójki, żeby nie było tak jak wcześniej jakieś tu nowości, żeby nie znudziło się aż tak trochę, jak to mogłoby się stać, tak powiem. Ogólnie nie będę przedłużał pewnie odcinka, nie będę już zgrabiał, tylko sobie dokończę ten odcinek, jeśli chodzi w postaci koszenia i dalej nie będę już zgrabiał, bo i tak tutaj ponad półgodzinny odcineczek wyszedł, a jak na odcineczek po powrocie, tak mogę powiedzieć, to i tak w miarę spoko, no bo tak można nazwać, że powrót, no nie mówię, że będę teraz regularnie wstawiał filmy, no ale będę się starał tutaj działać jak najwięcej, no ale ciekawe, jak to będzie mi tutaj wychodzić oczywiście, no ale to sam nie wiem, jak to wszystko powychodzi, więc nie odpowiem wam na to pytanie, czy będą co ile odcinki, kiedy będą odcinki, bo tego sam też nie wiem. Ostatni, nie, tam jest rozszerzenie, to trochę więcej będzie, szerzej jest, a tak to tutaj ostatni przejazd, oczywiście, do kosiarką, no i kosiarka fajnie, no na pewno lepiej niż taką rotacyjną czy coś, taką, co miałem na przykład wcześniej. Fajny jednak rozwój, a więc dosyć spoko. O kurde, ja naprawdę dopiero mi się przypomniało, ja nie mogę. Dobra, co jest płacimy na koniec odcinka, bo miałem spłacić na odcinku ratę kredytu, a dopiero mi się teraz przypomniało, mogłem to wcześniej zrobić. No ale ci, co oglądali do końca, to będą mogli zauważyć, co tutaj jest robione na końcu odcinka tak naprawdę. Dobra, sobie dokończę to i będzie można zakończyć odcinek wraz ze spłatą kredytu, raty kredytu, no, jednak ze 130 tysięcy jeszcze po spłacie tej raty zostanie no, dosyć dużo, no mozolnie idzie ta spłata kredytu, no ale niestety mam nadzieję, że uda się teraz, no, jak będą pieniążki, w jak najbliższym czasie oczywiście pospłacać ten kredyt jak najwięcej, no bo jednak, żeby była jakaś możliwość wzięcia nowego kredytu, też nie chcę być tak zadłużony, żeby brać po kilka kredytów, dlatego też chciałbym pierwsze spłacić ten, aby jak już brać kolejny, a na przykład jak będę chciał zakupić jakiś nowszy ciągnik, czy kombajn, czy kolejną jakąś rozbudę gospodarstwa, to na pewno jakiś pewnie kredyt będzie tutaj brany. No ale to zaraz zobaczymy, jeśli chodzi z koszeniem, ale nie, to dużo długo nie zajmie, a więc te 30 parę minutek, prawie 40 będzie. Za wysoki bieg trochę, a więc zredukujemy. Elegancko jeszcze jeden przejazd i będzie. O kurde, mi jaka zrobiłem to jeszcze nie jeden, tylko dwa. Będzie i będzie po fakcie, tak powiem, po koszeniu. Co je cofniemy, bo oczywiście tą kosiarką nie polecimy. Powoli sobie cofniemy i zakończymy zaraz ten odcinek. Już nie będę zjeżdżał na gospo, tylko sobie zakończymy na polu, żeby nie przedłużać i sobie spłacę ten kredyt, żeby było oczywiście tutaj wszystko, żeby wszystko grało i buczało, ale ciekawe, jak to wyjdzie z głosem ogólnie na tym pierwszym filmiku. Też, bo jestem ciekawy, czy to będzie mnie dobrze słuchać, czy niedobrze. A też wcześniej nie sprawdzałem jakoś mocno, a więc no zobaczymy, no. Najwyżej będzie ten odcinek trochę taki słabszy, a kolejne będą trochę lepsze. Dobra, ja sobie zjadę gdzieś tam na początek pod ulicę i sobie zakończymy odcinek gdzieś tutaj na polu. O tym jak już sobie go zostawię, nie będę tam kosił. Dobra, ja sobie chwilę ustanę. Elegancko, żeby można było zakończyć odcineczek. Ale ja sobie, zanim zakończymy odcineczek, jeszcze szybko... O kurde... Ja coś mam włączony, jakiś automatyczny zapis chyba i trochę niepotrzebnie mam to włączone, ale nie mam włączonego, co jest, chyba nie mam. A mi się samo zapisuje, to jest jakieś zbugowane, nie wiem dlaczego, no ale dobra. Ja sobie tutaj, jeśli chodzi o to, a dobra, i spłać teraz tak. Mamy spłacone 135 jeszcze, saldo nasze to 40 tysięcy.
No a więc teraz znów ponownie mam podobnie jak na początku chyba, bo za ten pług plus za te usługi tam coś tam prawie by wyszło jak ta spłata raty kredytu, no. No więc trochę tak powiem prawie na zero jestem, jeśli chodzi o idealnie pod koniec odcineczka pociąg jedzie. Kto, tak powiem, dotrwał do tego momentu, obejrzał cały odcineczek, może napisać hashtag kredyt, a ja wam przypnę serduszko, no bo właśnie przed chwilą spłacaliśmy jego ratę. No ale mam nadzieję, że zostanie ten kredyt jak najszybciej spłacony, żeby była możliwość później brania również jakichś kredytów. Ja nie będę chyba przedłużał, jeszcze jak wyjdzie ten odcinek w sobotę i przed live'em, no to zapraszam jeszcze raz was serdecznie na live'a, a jak już jest po, no to bardzo dziękuję, jak się odbył ten live, to bardzo dziękuję dla was za tego live'a, bo nie wiem, nagrywam jeszcze ten odcinek przed tym live'em. Nie tego samego dnia, w piąteczek sobie nagrywam to, a więc zobaczymy, jak to wyjdzie w tą sobotę. A więc co? Ja nie przedłużam, więc trzymajcie się i na razie, cześć!